Hejka, tutaj Remyska na Ulajla Quicks, tak? Żyję. Matury mnie nie zabiły. Hurra! I dzisiaj chcę się z wami podzielić bardzo ekscytującym ogłoszeniem i od miesiąca nie mogę myśleć o niczym innym poza maturami, więc mam nadzieję, że wy również będziecie podekscytowani. I ogólnie to jest ogłoszenie maratonu czytelniczego związanego z Pride Monthem, czyli będzie w czerwcu. I żeby było trochę śmieszniej, stwierdziłam, że kiedy będę wam mówić, opowiadać o tym maratonie, który właśnie chcę przeprowadzić w czerwcu, fajnie będzie zrobić makijaż w kolorach tęczy. Z tym, że ja naprawdę nie potrafię za bardzo w makijaż. Mój makijaż zwykle się ogranicza do jednego koloru na oczach, jeżeli już w ogóle cokolwiek mam na twarzy. I mam dosłownie dwie paletki, w których nie ma wszystkich potrzebnych mi kolorów, przynajmniej nie w takich odcieniach, które wyglądałyby ładnie, rozumiecie? No, zwykle się makijaże tęczowe robi z takimi, wiecie, żywymi kolorami w ogóle, a tymczasem ja niestety na przykład nie posiadam takiego zielonego czy czerwonego, więc będę używać dwóch paletek. Venus 2 z Lime Crime, która wygląda... Wow, teraz mi to spadnie. Która wygląda o tak. Więc będzie czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony. Stąd, nie wiem czy niebieski, bo ten niebieski jest chyba jaśniejszy. Oraz z Revolution Unicorn Heart, bo tu mam też dużo niebieskiego i fioletowego. To będzie interesujące, więc zapnijcie pasy, bo czeka was niezła przygoda. No więc, jak widzicie po tytule, maraton będzie się nazywał Tęczaton. To nie jest nazwa, którą ja wymyśliłam. Moją propozycją był Gejaton, ale Twitter zgodnie w miarę powiedział, że to nie jest dobry pomysł i to wcale nie brzmi fajnie. Więc poprosiłam o pomoc, tak? I osoba o nicku Jim Wąsowski, tu jest ich ad na Twitterze, zaproponowała Tęczaton i bardzo mi się to podoba, brzmi, wiecie, jest krótkie, sugeruje powiązanie z właśnie queerowością, tak. Jest też jakby z użyciem polskiego słowa, co też jest jakby plusem, no bo nie można całe życie mówić po angielsku. Nie o to przecież chodzi. I ogólnie geneza tego maratonu wynika z tego, że ja już od paru lat, co czerwiec, mam bardzo duży problem z tym, że nie mogę czytać cały czerwiec tylko gejowych książek, bo zawsze, wiecie, jest jeszcze rok szkolny, ja czytam jakieś lekturki, może ja wezmę to lustro. Ja czytam jakieś lekturki i nie za bardzo jest czas na jakby czytanie tylko gejowych książek, bo właśnie jeszcze jakieś tam, wiecie, zakończenie roku, poprawianie ocen, takie tam. Ale w tym roku skończyłam szkołę, jestem wolnym człowiekiem i mogę robić co chcę. I właśnie to mam zamiar zrobić w czerwcu. Tak, maraton będzie trwał cały czerwiec. Więc jeżeli na przykład, wiecie, też nie będziecie mieć za dużo czasu, bo jeszcze jesteście w szkole czy coś, albo macie sesję jak studenciaki, moje kluchy, to się nie przejmujcie, bo jakby nie ma jednego tygodnia na przykład, w którym musielibyście przeczytać kilka książek, tylko to jest, wiecie, cały miesiąc, w ogóle na luziku. Jeżeli przez ten miesiąc przeczytacie jedną książkę, która jest queerowa, to będzie super. Jeżeli przeczytacie 10, to też będzie super. Ogólnie bardzo tak na luzie. Jedyny warunek, który trzeba spełnić, żeby wziąć udział w tym maratonie, to żeby książka była queerowa, żeby ogólnie czytać książki queerowe. Chociaż przyznam, że zależy mi na tym, żeby pomóc wam też trochę znaleźć książki, które odpowiadają chociaż tym pierwszym czterem literom skrótu LGBT, ponieważ no, na przykład wiem, że w literaturze młodzieżowej o wiele łatwiej jest znaleźć książkę z głównym bohaterem, który jest chłopcem i lubi chłopców, niż na przykład taką książkę z dziewczynami, a książki jakby z postaciami, które bezpośrednio mówią o tym, że na przykład są lesbijkami, że są gejami, że są biseksualne, to już w ogóle rzadkość też. Wydaje mi się, że w większości przypadków to jest po prostu na przykład romans, tak? I tak naprawdę nie wiadomo, jakiej orientacji są dani bohaterowie. A to jednak ważne, nie? Zwłaszcza właśnie dla ludzi z tych grup, które właśnie nigdy nie widziały na przykład nazwy swojej orientacji, powiedzmy, napisanej na papierze w książce z bohatera, na przykład w ich wieku. Jezus, to trudne mówienie i malowanie się jest trudne. Ach, tego czerwonego prawie nie widać. Nieważne, zignorujemy to. I żeby wam w tym pomóc, jestem w trakcie przygotowywania takiej listy,
gdzie po prostu szukam książek, jakby, które mogę jakby, wiecie, przypisać do danej kategorii, tak? Czyli właśnie książek z bohaterkami, które są lesbijkami, z bohaterami, które są gejami, jakby głównych, mówię o głównych bohaterach, tak? Mówmy się, że queerowa książka to jest książka, w której jeden przynajmniej z głównych bohaterów, czy tam narratorów jest osobą queerową, albo jakby, która jest o rzeczach queerowych, na przykład jeżeli jest to jakiś, nie wiem, zbiór różnych rzeczy, tak jak The Full Spectrum, edytowane przez Davida Levitana. To jest niby taki, wiecie, właśnie zbiór opowiadania sobie czy czegoś, ale ogólnie no traktuje na temat bycia queer, tak? Więc jakby o to chodzi, żeby to nie było tak, że na przykład przeczytacie sobie, wiecie, Krew Olimpu, bo tam jest perspektywa Niko i on jest gejem, bo jakby to też... No to też nie, jak bardzo chcecie, no to jakby nie mogę wam tego zabronić, nie? Ale wolałabym, żebyście jednak postarali się trochę, zwłaszcza jeżeli wiecie, że no łatwiej jest wam znaleźć reprezentację na przykład chłopców. Tak, jestem w trakcie przygotowywania takiej listy. Tylko, że nie wiem, w jakiej formie ją wam przedstawić, czy lepiej byłoby nagrać film, gdzie po prostu wymieniam te książki. Staram się znaleźć książki, które... ogólnie książki po prostu, w tym też takie po angielsku, ale też zwracam uwagę na to, żeby poszukać takich, które są dostępne po polsku, albo które można dostać na Storytelu, na przykład w formie audiobooka, żebyście nie musieli zamawiać książek z Book Depository tylko dla jednego maratonu, albo no wiecie, no to jest drogie, tak? Niestety okazuje się, że duża część książek, które zostały przetłumaczone na polski i mają bohaterów, którzy nie są hetero albo cis, zwyczajnie jest niedostępna. Albo jest dostępna, ale za dziwne ceny na Allegro. Więc to jest bardzo przykre, ale myślę, że możecie poszukać też w bibliotekach i to będzie jakby na pewno tańsze. I tak, właśnie nie wiem, czy przedstawić wam tę listę w formie filmu, czy po prostu zrobić jakiś dokument Google czy coś i rzeczywiście zrobić to w formie listy tej listy. Jeżeli ogarnę YouTube'a i mi się wszystko uda, to zrobię taką ankietę na ten temat, bo chyba tak się da zrobić na YouTube'ie, nie wiem, tak mi się wydaje, nie rozumiem. I poproszę was, żebyście zagłosowali, jak będzie wam wygodniej, no bo tak naprawdę to wam ma być wygodniej, a nie mi. Okej, okay, jesteśmy już na żółtym. Trochę mi się jakby kończy miejsce na oku. Czy to w ogóle widać? Nieważne. Mój okres to opadaki, nieważne. Oprócz tego, że ten maraton trwa cały miesiąc, to żebyśmy jakby poczuli, że rzeczywiście bierzemy udział w maratonie i że czytamy wszyscy razem, chcę zrobić taki 24-godzinny maraton w ostatni albo przedostatni weekend czerwca. To też w sumie zależy od was, jak wam wygodniej. Więc jeżeli się uda wszystko, to też zrobię na ten temat ankietę, żebyście powiedzieli, czy wolicie ostatni, czy przedostatni weekend czerwca. Plus ja właśnie mam teraz wakacje i w sumie nie robię nic. Więc tak naprawdę mam bardzo ambitne plany na czerwiec i chcę czytać jak najwięcej książek, więc też, żeby móc z wami porozmawiać na ten temat i na przykład na temat nawet tej jednej książki, którą wam się uda przeczytać w danym tygodniu, chcę robić co tydzień live'y, żebyśmy mogli sobie po prostu posiedzieć i pogadać trochę o tych książkach, które czytamy, trochę może o innych rzeczach, nie wiem, nie planuję live'ów tak jak niektórzy fajni ludzie, jak Paweł. Ja nie wiem, co tam się będzie działo, ale no ogólnie zamysł jest taki, żebyśmy mogli pogadać o tym, co czytaliśmy przez ostatni tydzień. I to będzie w piątki. Sorry, ludzie, którzy mają życie społeczne i będą w piątki poza domem. Nie sądzę, żeby to mnie spotkało. A jeżeli spotka, to będę was informować na bieżąco. O Jezu, jak to brzydkie. A nie, to tylko moja twarz, przepraszam. Coś mi to prawe oko nie wychodzi. Jakby mniej się trzymały te cienie. Jak się makijaż. I'm terrible at this. Okej, okay. Myślałam też nad tym, żeby was zachęcić do czytania książek, które nie są obyczajówkami podczas tego maratonu. Czy chcę użyć tego niebieskiego? O nie, on jest bardzo słowiecki. Dobra, zmieniamy paletkę. Żebyście czytali właśnie więcej jakby różnorodnych pod względem gatunków książek z postaciami, które nie są hetero czy cis. Więc na przykład fantastyka, albo komiks, albo książki historyczne, tak, powieści historyczne. I bardzo mi też zależy na tym, żeby wam polecić autorów, którzy piszą książki na temat jakby swojej tożsamości, tak? Więc tak jak na przykład Adam Silvera pisze o chłopcach, którzy lubią chłopców. I on sam jest chyba gejem, nie jestem pewna w sumie. Ale no chyba tak, bo większość jego bohaterów też jednak jest gejami i jest latynosami, tak jak on. Więc... no to też jest coś ważnego, tak? Bo jakby wspieranie autorów, zwłaszcza, które są w jakiejś mniejszości, tak jak na przykład no, ludzie nie hetero, tak? Jest bardzo ważne i
też mi na tym zależy. Okej, to jest okropne. Kto mi pozwolił to zrobić? I to chyba już wszystko, co chciałam powiedzieć. No nie, to niezręczne. Oprócz tego jeszcze wspomnę, że będę brać udział w maratonie w maratonie podczas mojego tenczatonu. Jest też maraton, który organizuje Boston z kanału, nie wiem, pewnie Boston and Books albo coś takiego. Tu napiszę nazwę i zalinkuję w opisie. Jej maraton będzie trwać od... Co ja robię? What am I doing? Od chyba 3 czerwca przez tydzień czy coś takiego, więc w międzyczasie sobie wezmę udział w jej maratonie chyba, jeżeli mi się uda. I do tego będę robić TBR. Do ten czas ono nie będzie TBR-u, ponieważ jednak to jest miesiąc cały, ja nie jestem w stanie przewidzieć, ile będę w stanie czytać przez ten miesiąc. I też mam na tyle dużo książek, które chcę przeczytać podczas tego miesiąca, że po prostu chyba będę je wybierać, wiecie, bardziej na podstawie humoru i tego, co mnie w danym momencie zainteresuje. Wow. To było super. Więc TBR stawię tylko na ten maraton Boston. Was również zachęcam do wzięcia udziału, jeżeli będziecie mieć czas. Co się dzieje? O Boże. Nie róbcie tego w domu, skończycie tak jak ja. Ale wy, jeżeli macie ochotę, jak najbardziej dzielcie się swoimi TBR-ami na tym czatom. Na pewno bardzo mnie to ucieszy. W sensie, nie wiem, czy mówię na pewno. To jest pewne, że mnie to bardzo ucieszy i nie mogę się doczekać, aż zobaczę, co chcecie czytać w czerwcu. Mam nadzieję, że jednak ktoś weźmie udział w tym maratonie, mimo że jest w trakcie roku szkolnego i jest taki długi, więc trochę trudniej będzie to ogarnąć, bo jakby przez rozlazłość, czajcie. Ale wierzę w was i wierzę w to, że chcecie zrobić coś fajnego w czerwcu i uczcić Pride Month tak jak możecie. Czegoś tu brakuje. Trochę jakby brokatu. Ale którego? Weźmiemy różowy. No i tak, nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że będziecie się wszyscy dobrze bawić razem ze mną i że będziemy się też świetnie bawić na live'ach i spędzimy razem fajnie czas. Oraz mam nadzieję, że może ja was przekonałam właśnie teraz, żebyście czytali więcej książek queerowych autorów albo o queerowych postaciach na queerowe tematy, bo to ważne, zwłaszcza jakby na takim podstawowym poziomie doedukowywania się. Z książek można, wiadomo, się dużo dowiedzieć. Osoby queerowe potrzebują jak najwięcej wsparcia, całe wsparcie, które możecie im dać. A myślę, że jakby polecanie na przykład swoim homofobicznym kolegom książek, w których jest przedstawiona na przykład, nie wiem, relacja dwóch osób tej samej płci jako coś naturalnego i miłego i po prostu jest to romans między na przykład dwoma nastolatkami, załóżmy. To też jest jakiś krok do tego, żeby stworzyć bardziej akceptujący świat. Więc serdecznie zachęcam was do tego. I mam nadzieję, że będziemy się wszyscy dobrze bawić. Te kreski są bardzo nierówne. Nieważne. W ogóle założyłam specjalnie moją Pride koszulkę. Tak, kupiłam koszulkę na Pride. Trochę się przyczyniłam do tęczowego kapitalizmu. Dajcie mi spokój. To było rok temu. Okej, zmieniłam się od tego czasu. Jej nie widać. O, może tak, ale teraz nie widać mojej twarzy. No dobra, nieważne. Więc w każdym razie wszystkie informacje pozostałe na temat, albo ogólnie wszystkie informacje, to co powiedziałam teraz na temat tego maratonu znajdziecie w opisie. Ja was bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do czytania ze mną w czerwcu queerowych książek i wyczekujcie na pewno właśnie tego, tej ankiety, gdzie was spytam, czy wolicie dostać tę listę w formie listy, czy w formie filmiku, bo no ja się dostosuję, prawda? Sprawdzajcie też mojego Instagrama, bo pewnie tam będą się pojawiać jakieś update'y na ten temat na przykład, albo może będą też jakieś mniejsze ankiety, czy coś. I dawajcie znać, czy wolicie ostatni weekend czerwca na 24-godzinny maraton, czy przedostatni. I tak, dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w tym maratonie, bo będzie mi bardzo przykro, jeżeli będę sama. Zachęcam też do ustawiania swoich TBR-ów, jeżeli macie zamiar wziąć udział w tym maratonie, czy to na YouTubie, jeżeli jesteście booktuberami albo chcecie być i to może być wasz początek, zachęcam. Oliwka. Czy to na Instagramie. Zastanawiam się też nad stworzeniem jakby osobnego konta na Twitterze dla tego maratonu, bo ludzie tak robią i potem można robić na przykład sprinty czytelnicze, gdzie ja wam piszę: hejka, jest 18, robimy sprint czytelniczy i wszyscy czytamy przez
50 minut i po 50 minutach się spotykamy i mówimy, kto ile przeczytał, będzie fajnie, ale nie wiem, czy to dobry pomysł, więc napiszcie mi też w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani czymś takim, czy w ogóle używacie Twittera. To już chyba wszystko, mam nadzieję, bo jak nie, to będzie mi przykro, bo już chyba trzeci raz próbuję się pożegnać. Mój makijaż wygląda koszmarnie. Nigdy więcej nie. Ale dzięki za uwagę, dzięki za patrzenie, jak nakładam cienie na powieki, nie wiedząc, co robię. I mam nadzieję, że naprawdę weźmiecie udział w tym maratonie. Powtarzam to 8 raz, ale ja się boję, że wszyscy mnie oleją. Cześć!